61 wyroków, z tego 43 wykonano i właśnie szczątki tych ludzi znajdują się właśnie w tej mogile. Ekshumacje w 90 roku, najpierw organizowane przez prokuraturę rejonową w Radzyniu, a później przez Instytut Pamięci Narodowej w 17 i 18 roku, nie potwierdziły, znaleziono szczątki 12 osób. No właśnie, natomiast a mówi się o 1300-1800 osób pomordowanych. Tak, liczy się w setkach. No i tutaj jak gdyby cały czas sprawa jest otwarta. Świadkowie, wielu świadków, wiele relacji wskazuje na to, że faktycznie tutaj mordowano ludzi na dużą skalę, natomiast jak na razie nie udało się tego potwierdzić w sposób taki wymierny. Mhm. Pani Aniu, pani doktor, proszę powiedzieć, bo miejscowi uroczysko Baran nazywają Małym Katyniem. Dlaczego? Tak, jest to Katyń Południowego Podlasia, a to ta nazwa jest przeniesiona mając na uwadze fakt rutynę ludobójczą, czyli strzał w tył głowy. Mhm. Ci, którzy zostali odnalezieni na uroczysku Baran, ci tam, którzy zostali pomordowani, ginęli strzałem w tył głowy, mieli powiązane drutem kolczastym ręce i nogi i byli wrzucani na pół żywi do dołów. Powtarzała się historia zbrodni katyńskiej na ziemiach południowego Podlasia. Pani też zajmuje się organizacją obchodów rocznicowych, które co roku tradycyjnie 10 czerwca mają miejsce. Czy młodzież, czy okoliczni ludzie chętnie biorą udział w tych wydarzeniach, w tych rocznicowych wydarzeniach? Jako organizator, właściwie to przewodnicząca społecznego komitetu organizacyjnego wspólnie z panem doktorem Makarskim i z panią wójt Anną Mróz, spotykam się z ogromną życzliwością tutaj lokalnej społeczności. Jest to uroczystość zawsze w drugą niedzielę czerwca organizowana. Tradycja ustalona przede mną, która się sprawdza. Jest to okres wakacyjny, ale jeszcze nie do końca wakacyjny. Przyjeżdżają ludzie z całej Polski, a już najbardziej z całej Lubelszczyzny. Mamy też przyjemność jako organizatorzy w tamtym roku otrzymać patronat narodowy prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy. Mhm. W tym roku z listem od prezydenta Rzeczypospolitej również Andrzeja Dudy była naszym gościem honorowym pani minister Zofia Romaszewska z Kancelarii Prezydenta. Mhm. Panie Januszu, pan ma też ciekawe historie, historie rodzinne, o których dowiedział się pan z dziada, pradziada i one zostały uwiecznione w ten sposób. Tak, dowiedziałem się z opowieści taty właściwie. I mam tutaj dwóch wujków, którzy leżą właśnie na tym uroczysku Baran. Również z opowieści jednego, który zginął, był tutaj taki Marian Celiński, który no, przeżył to. Dostał tam 15 lat od siatki we Wronkach i z ich relacji, z ich opowieści znam niektóre historie. Na przykład jak takiego pana kierownika szkoły w Wólce Konopnej, Jana Motykę, który to przeżył i po powrocie przez pół roku nie odzywał się do ludzi, a wrócił tylko dzięki rodzinnym kolegacjom. Słynnego miał brata Luciana Motykę, był to kolega Cyrankiewicza i dzięki temu przeżył to i wrócił. Właśnie. Mam tutaj zdjęcie jednego z tych poległych, Henryk Tarczewski, 21 lat. Tacy ludzie właśnie tutaj ginęli. Bardzo młodzi poświęcali swoje życie. Ale mam wrażenie, że ludność miejscowa, dzięki niej te historie wszystkie wypłynęły, bo świat chyba nie wiedział za bardzo o tym miejscu, prawda? Dopiero te wszystkie historie, które związane są z tym miejscem, które są opowiadane w rodzinach, spowodowały, że to miejsce coraz częściej jest wspominane przez ludzi. Tak, byli tutaj świadkowie tych strzał, którzy słyszeli strzały i tak dalej, ale bali się mówić. Po prostu później rodziny zaczęły dochodzić, jak jednego z moich wujków żona zaczęła tu dochodzić. Córka wyszła za mąż do konkolewnicy i tak to się potoczyło wszystko. Za chwilę wysłuchamy też kolejnej historii, która jest związana z tym miejscem. Marcelina Krawczyk będzie rozmawiała z panem Antonim Kotem, który też pamięta dużo i wiele ma do przekazania, jeśli chodzi o wydarzenia z 1944 roku. Posłuchajmy.
przyszła druga armia, rozpoczęły się sądy nad zwożeniem tych AK-owców, wyłapywaniem, także przesłuchiwaniem byłych żołnierzy, którzy z 27 Dywizji na przykład znaleźli się w tej armii. No, kolegi mojego Rudzkiego, ojciec tutaj był na północnej Konkolewnicy, służył i też był 4 razy przesłuchiwany. No, nie przyznał się, że był w 27 Dywizji, tylko mówił, że należał do tak zwanej samoobrony. No i to dokładnie tam sprawdzali każdego. No i wiemy, że niestety rozpoczęły się nie tylko przesłuchania, ale również aresztowania. Przetrzymywano ich między innymi w Ziemiankach. Ja tych Ziemianek nie widziałem, bo to przeważnie na wschodniej Konkolewnicy, ale u państwa Mazurów to wiem. Były napisy tych więźniów. Dużo napisów było. Prosiłem, żeby tych więźniów wydrapywanych, prosiłem, żeby tego nie zamalowano. Niestety wszystko to zostało zamalowane podczas remontu. No i zapadały naturalnie wyroki. Rozprawy odbywały się w szkole podstawowej, która do dziś istnieje, tylko jest rozbudowana w soboty po południu albo w niedzielę, wtedy, kiedy nie mieliśmy lekcji. No i tam zapadały te wyroki. A następnie, proszę państwa, no, jak jest wyrok kary śmierci, no to pro forma jeszcze odwoływali się. Mam tutaj te odwoływania, te błagania o łaskę i tak dalej, tych skazańców. No i w jednym, tylko jedynym przypadku, jak mam tego, Popławski napisał, skorzystam z prawa łaski i zamienił na 10 lat łagru jednemu z więźniów. No i potem przywożono tutaj ich i rozstrzeliwano w tym miejscu. Znajdujemy się w bardzo, no, miejscu bardzo uświęconym krwią. Wyobrażam to sobie, prawda, 19, to jest wyrok ten, których ja tutaj mam, 7 bodajże, 19 grudnia, czyli na kilka dni przed Wigilią przywieziono. Kto kopał doły, to ja tego nie wiem, prawdopodobnie też oni, albo no oni to nie, bo ich przywozili strasznie pobitych, prawda, już mieli poprzetrącane nogi, ręce, prawda, kabel. Ja widziałem to wszystko, bo byłem przy ekshumacji, bo moja żona prowadziła małą gastronomię i tutaj pan wójt, naczelnik wtedy gminy zadzwonił, żebyśmy tutaj się ustawili, bo tu było dużo ludzi, żebyśmy ewentualnie napoje tam jakieś i tak dalej. A więc byłem przy tym i widziałem. Ja dokładnej liczby nie liczyłem, ale chyba, nie wiem, bo to tu, czy jeszcze w drugim miejscu, około 17 chyba tutaj zostało. Ja mam protokół z 7, nie? A jest dużo więcej przecież był tych skazańców i odwołań. No i to człowiek człowiekowi zgotował ten los. Taka jest prawda. Można sobie to wyobrazić, kiedy cię wiozą, prawda? Wigilia za 5 dni, za 4 dni, prawda? I twój koniec. Świadomość o historii żołnierzy wyklętych w społeczeństwie ciągle rośnie, co widać po uroczystościach i obchodach i liczbie osób uczestniczących w takich wydarzeniach. Jak wygląda sytuacja edukacja niepodległościowa i patriotyczna w tutejszej szkole? O to zapytamy pana Michała Matejko, dyrektor szkoły podstawowej imienia księdza Lucjana Niedzielaka. Witam serdecznie. W naszej szkole edukacja patriotyczna jest bardzo ważna. Święta państwowe przygotowywane są przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli, ale jedno z najważniejszych świąt to jest święto związane z Dniem Patrona, z księdzem Lucjanem Niedzielakiem. Młodzież jest przygotowana przez nauczycieli, przez księdza proboszcza i w formie inscenizacji odgrywana jest sztuka, która przybliża nam postać naszego patrona. A jak się dzieci odnajdują w tej sztuce? Kornelia i Wiktor jest z nami. Powiedzcie, czy chętnie w tym wieku młodzież bierze udział w takich wydarzeniach? Tak, chętnie, ponieważ myślę, że to jest bardzo ważne święto dla szkoły. Co roku jest to uroczysta akademia w formie inscenizacji, do której przygotowuje nas ksiądz proboszcz oraz grono pedagogiczne szkoły. Kornelia, z tobą występują zapewne koleżanki. Młodzież w tym wieku na ogół ma inne zainteresowania, ale z tego co słyszę, historia u was jest rzeczą świętą wręcz. Tak, bardzo chętnie właśnie występujemy. Wszyscy, nie zawsze, ale w większości wszyscy chcą brać udział, żeby wystąpić w tej uroczystości.
chętnie wszyscy właśnie biorą. Uroczysko Baran to tajemnicze miejsce, a ślady zbrodni były dokładnie zacierane, ale ludzkiej pamięci nie da się zatrzeć. I na to są dowody. Proszę przybliżyć postać księdza Lucjana Niedzielaka, patrona szkoły. Nasz patron, ksiądz Lucjan Niedzielak, to bohater, patriota. To osoba, która oddała życie za ojczyznę, poświęciła się dla parafii. Był ksiądz, był od 1943 roku proboszczem parafii w Polskowoli. Ludność postrzegała go jako bardzo dobrego człowieka. Zapłacił najwyższą cenę za swoje przekonania, ponieważ został zamordowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa 5 lutego 1947 roku. Zbierał też dowody na temat uroczyska Baran. Miał przekonania nie zawsze zgodne z władzą ludową, za co został szykanowany, był szykanowany, był inwigilowany, a także otrzymywał groźby. Za gromadzenie materiałów na temat mordu w lesie Baran, tak zwanego Małego Katynia, oraz za swoje kazania czy rozmowy przeciwko władzy ludowej został bestialsko zastrzelony przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Spotkała go najwyższa kara. Tak. A proszę powiedzieć, w jaki sposób obchodzone są u was w szkole w ogóle uroczystości upamiętniające księdza Lucjana? Dzień Patrona to bardzo ważna uroczystość w szkole dla młodzieży, dla społeczności lokalnej. W naszej szkole jest to obchodzone w taki sposób, że dzień zaczynamy od mszy świętej w tutejszej parafii w Polskowoli. Następnie uroczystość, inscenizacja odbywa się w szkole. Zaproszeni są goście, władze gminy z panią wójt na czele. Zapraszana jest też rodzina księdza Lucjana Niedzielaka, z którą mamy bardzo dobry kontakt. Oraz organizujemy wieczornicę dla społeczności lokalnej, gdzie młodzież przedstawia sztukę i przybliża postać księdza Lucjana Niedzielaka, naszego patrona. Nic, tylko pogratulować przede wszystkim młodzieży, która tak chętnie uczestniczy w tych uroczystościach. No i dziękuję bardzo za rozmowę i za przybliżenie postaci księdza Lucjana Niedzielaka. A my za chwilę wrócimy, pokażemy Państwu, jak historię można przełożyć na sztukę. Konkolewnica to niewielka miejscowość, ale jako jedna z 89 gmin otrzymała z rąk prezydenta Andrzeja Dudy tablicę upamiętniającą wydarzenia z roku 1920. To odsłonięcie miało miejsce tydzień temu i jest to i wyróżnienie, i rzecz niezmiernie ważna dla mieszkańców, prawda? Tak, to prawda, bo miniony poniedziałek, 17 sierpnia, obchodziliśmy dokładnie 100 lat od bitwy pod Konkolewnicą, która była jednym z epizodów Bitwy Warszawskiej w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. No, cieszymy się z tego. Ja może tylko powiem, że jak wyglądało to zwycięstwo. Jazda majora Feliksa Jaworskiego pokonała tutaj w bardzo szybkiej, krwawej bitwie wojska bolszewickie. Żeby bardziej to zilustrować, powiem, jaka była skala sił. Było 1 do 10, czyli jeden polski żołnierz na 10 bolszewickich żołnierzy. A skala zwycięstwa była, jeżeli chodzi o poległych, czyli 150 poległych bolszewików do jednego polskiego żołnierza. I ta tablica właśnie upamiętnia te wydarzenia z tego 1920 roku, czyli Bitwa Konkolewnicka związana z Bitwą Warszawską. Z Bitwą Warszawską, a konkretnie z kontruderzeniem z Nadwieprza, które było tym przełomem tej Bitwy Warszawskiej. Historia to jedno, ale przełożenie historii na płótno to drugie. I to jest Pana też pasją. Nie tylko historia, ale też przekładanie jej na dzieła. No, jedna z wielu moich pasji, czyli historia i malarstwo. Przede wszystkim historyczne, batalistyczne.
i można to w ogóle połączyć, tak? Czyli malować historię. Wziąłem ze sobą kilka obrazów, które w jakiś sposób, tak można pośrednio lub bezpośrednio, wiążą się z dziejami gminy Konkolewnica, poszczególnymi miejscowościami. Mamy chociażby Józefa Piłsudskiego, związany właśnie z tym wydarzeniem, o którym wspominałem przed chwilą, z tym z obitą warszawską, ale z nim można to w czterech odsłonach ukazać, jaki mamy kontakt właśnie z tym człowiekiem. Pierwszy raz 1915 rok, kiedy przechodzi tutaj front I wojny światowej, też sierpień, Piłsudski ze swymi legionami, legiony stacjonują w Konkolewnicy i w Żakowoli. Sam Piłsudski dotarł do dworku w Jurkach, to jest kilometr stąd. Tam stacjonował jego sztab. Pamiątką po tym pobycie są kopce, które są usypane na terenie gminy Konkolewnicy. Jeden w Żakowoli Radzyńskiej, tu przy trasie krajowej nr 19, a drugi w miejscowości Brzozowica. I to są takie właśnie nasze pamiątki i sentyment do Józefa Piłsudskiego. Tak, co widać na tych obrazach, które pan przywiózł. Po mojej lewej kolejny obraz, który też jest związany z gminą, ale jeszcze nie dokończony, jest w trakcie. Tak, tak. To jest dosyć popularny obraz. To jest święty Antoni Padewski, patron parafii w Turowie. To jest też na terenie gminy Konkolewnica. I tu pani wójt wcześniej wypowiadała się miejscu takim godnym odwiedzenia. To jest sanktuarium leśne pod wezwaniem świętego Antoniego. Tam są dwie kapliczki, jedna zabytkowe, jedna drewniana, druga murowana. Otoczone to jest cmentarzem z czasów II wojny światowej, a oprócz tego jest tam mogiła, jedyna w powiecie radzyńskim, powstańców listopadowych, którzy polegli na polach Turowa i tam zostali pochowani. I tu właśnie też jeden z obrazów przedstawia właśnie to wydarzenie. I to jest ten na dole, tak? To jest ten na dole. I to jest ta kapliczka, w której się znajdował pierwotnie obraz świętego Antoniego. A proszę powiedzieć, ile trwa tworzenie takiego obrazu? Ten zrobiłem w ciągu jednej nocy, bo on był na specjalne zamówienie do nadożynki krajowej. Jednej nocy? W ciągu jednej nocy? Musiałem to zdążyć zrobić, żeby ekipa, która jechała tu z gminy Konkolewnica, żeby to zawieźli na dożynki, do Częstochowy. Poza obrazami batalistycznymi, może jeszcze o czymś innym chciałby pan opowiedzieć, jeśli chodzi o pasję. Gdzie można zobaczyć jeszcze obrazy moje? No więc właśnie, gdzie można? No największe moje dzieło, które muszę się pochwalić, no to 5 lat temu podczas remontu kościoła parafialnego w Turowie wykonałem cały ołtarz główny. Jest to malowidło olejne na płótnie przyklejonym do tynku. Ale to chyba nie jeden dzień, trochę więcej zeszło. Tutaj akurat przygotowania 2 tygodnie i malowanie 2 tygodnie, czyli miesiąc. Ten obraz, później już są jakieś kolejne plany co do kolejnego dzieła? No, planów mam dużo, nie chcę zdradzać, żeby nie zapeszyć, bo jak coś się pochwalę, co zrobię, to na pewno tego nie zrobię. A to tak na ogół jest. Dobrze, no to dziękuję bardzo, że przybliżył pan nam trochę historii i przede wszystkim opowiedział o wydarzeniach z 1920 roku, które w piękny sposób przekładają się właśnie tutaj na te dzieła. A my wracamy już niebawem, bo o godzinie 19.30 podsumujemy sobie z panią Anną, wójtem gminy, to wszystko, co dzisiaj się wydarzyło, to dlaczego warto tu przede wszystkim przyjechać. Zapraszam. Rośliny mogły wzrastać i rozwijać. A to z TVP3 Lublin. I pozostajemy w temacie dożynek. Dziękczynna msza święta z poświęceniem wieńca dożynkowego, malowniczy orszak i wyjątkowa inscenizacja. Tak wyglądały dożynki dworskie w Muzeum Wsi Lubelskiej. Wydarzenie było NSZZ Solidarność. Zorganizowano dziś w Radzyniu Podlaskim. Była msza święta, nadanie imienia NSZZ Solidarność Orądu w centrum miasta oraz okolicznościowa wystawa Kościół i Solidarność.
Fundamenty powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność to społeczna nauka Kościoła i oczywiście wybór na papieża Karola Wojtyły jako Ojca Świętego, któremu zawdzięczamy to wszystko, co się w naszej historii zdarzyło, który był takim swego rodzaju umocnieniem, kierunkowskazem wyborów losu, jaki nam wtedy rok 80. przyniósł. Kościół to w latach 80. była taka współpraca między Kościołem a tutaj Solidarnością. Wszystkie spotkania odbywały się tutaj na sali parafialnej przy Kościele, prawda? I dlatego tak jest tutaj. Na wystawie to można zdjęcia z współpracy o tym czasie, prawda? Jak była współpraca między Kościołem a Solidarnością. I 40-lecie w Radzyniu Podlaskim. Tutaj to jest wszystko, dzieje się w ramach wydarzeń Lubelskiego Lipca, bo również kilka zakładów pracy z Radzynia protestowało w lipcu 80 roku i włączyło się w ten pokojowe dążenie przemian do wolności, do naszej niepodległości i suwerenności. A teraz wójtem gminy Konkolewnica. Pani Aniu, jakie atrakcje turystyczne czekają na zwiedzających? Proszę Państwa, na zwiedzających przede wszystkim czekają takie atrakcje, jak mamy ogrom, kilkadziesiąt hektarów lasów, tak? Więc mamy... Czyli takie dziewicze tereny. Dosłownie można spokojnie pójść, wypocząć, a w tych lasach znajdują się takie perełki zabytkowe. I właśnie można, jak się kaplica świętego Antoniego, jeżeli coś człowiek zgubił, to jedzie tam do lasu, pomodli się i dosłownie naprawdę zdarza się bardzo często, że człowiek z powrotem odnajduje. Odzyskuje to. Mhm. Przede wszystkim właśnie tak jak mamy też kanał Wieprz Krzna, moim trochę jest takim, można powiedzieć, marzeniem, żeby za jakiś czas spróbujemy to zrobić, bo dość sporo jest nawet wody, spływy kajakowe tutaj, żeby się rozpoczęły, tak? Więc a to jest teraz bardzo modne, bo bardzo modne. Jeśli chodzi o Roztocze, to tam przecież te spływy kajakowe górują, prawda, jeśli chodzi o atrakcje turystyczne. No górują właśnie. Ja, gdzie jestem tylko możliwa jest z rodziną, to my po prostu bierzemy udział w tych spływach kajakowych i tak... Dlatego chciałabym zaszczepić tutaj też w ludziach, żeby spróbowali, że to wcale nie trzeba być jakimś sportowcem, żeby z tego skorzystać. I rzeczywiście niedawno nawet też zrobiłam taki wyjazd na Roztocze, żeby pokazać Roztocze i żeby te spływy kajakowe, żeby oni się zarazili tymi spływami i żebyśmy u nas na tym kanale Wieprz Krzna też coś takiego mogli zrobić. Ale ja mam wrażenie, że te północne rejony województwa lubelskiego tak są trochę po macoszemu traktowane, bo częściej jeździmy właśnie na Roztocze, w tamte okolice. Natomiast tutaj trzeba chyba jeszcze na tym popracować, no, prawda? Trzeba jeszcze na tym podpracować. Tak powiem, że mi brakuje bardzo i myślę, że tutaj mieszkańcy ze mną też się zgodzą, bardzo potrzebne są ścieżki rowerowe. Ścieżki rowerowe, dlatego że mamy szlaki wyznaczone i one są dość atrakcyjne, żeby po prostu nimi po prostu z nich korzystać. Więc cóż mogę powiedzieć? No, to, że nie ma żadnych jezior, to, że nie ma gór, to nie znaczy, że teren nie jest atrakcyjny. Że wcale nie jest atrakcyjny, wręcz odwrotnie. Cisza, spokój. Nie mamy tutaj zbytnio żadnego tu przemysłu, bo nie mamy. Czyli czyste powietrze. Czyste powietrze, góruje. Zdecydowanie. Przede wszystkim gmina Konkolewnica jest typowo gminą rolniczą, że przeważnie utrzymują się mieszkańcy z rolnictwa, a to no jest po prostu spokój, zdecydowanie spokój. Myślę, że warto jeszcze się pochwalić, bo jeśli chodzi o agroturystykę i to, czego możemy spróbować tutaj, smaków, które się pojawiają, bo Konkolewnica też słynie z pirogów z soczewicą, prawda? O tym będziemy jeszcze mówić, ale pierwsze miejsce, może poproszę o pomoc. Tak. Jeśli chodzi o konkurs, o tym mówiliśmy, kobieta gospodarna wyjątkowa, w konkursie na najlepsze wyroby rękodzielnicze, rękodzieło piękno tradycji we współczesnym świecie, otrzymało koło gospodyń Konkolewianki. Kolejny dyplom, to jest trzecie miejsce, też za rękodzieło. I kolejny dyplom, no to o tym już mówiliśmy, czyli smak szarlotki, smak dzieciństwa z lubelskich jabłek.
Czyli też tutaj pod tym kątem wiele się dzieje. Koła gospodyń się rozwijają, prawda? Koła gospodyń bardzo się, proszę Państwa, rozwijają. Jeszcze bardziej się rozwijają i powstają nowe. Gdy wszedł taki program w Ministerstwie Rolnictwa, gdzie do agencji składało się wnioski, do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa składało się wnioski i tam koła gospodyń mogły zarejestrować się i co roku otrzymują taką dotację 3 tysiące. A to jest też nich bardzo ważne. My teraz się przeniesiemy z kamerą do stadniny koni, do pana Dariusza Lecyka i Marcelina Krawczyk pokaże nam, jak funkcjonuje tam stadnina i jakie atrakcje na Państwa czekają. To jedyna w Konkolewnicy stadnina koni. Znajdziemy tutaj konie zimnokrwiste rasy małopolskiej, które są znacznie masywniejsze i silniejsze od tych, które znamy najczęściej, czyli od koni gorącokrwistych. W tej stadninie znajdziemy 30 takich klaczy. O tych przepięknych koniach porozmawiam z ich właścicielem, z panem Hubertem. Panie Hubercie, proszę powiedzieć, czym różnią się te konie zimnokrwiste rasy małopolskiej od tych koni gorącokrwistych? Konie zimnokrwiste są to konie głównie robocze, które służyły przez wieki ludziom do tego, by pracować w polu, by ludzie mieli jedzenie, które właśnie konie pomogą zebrać. Głównie są potężniejsze, bardziej otłuszczone, wolniejsze. Dzięki temu ludzie mogli szybciej nad nimi po prostu zapanować. Jeśli chodzi o konie małopolskie, są to konie bardziej, tak jak pani to powiedziała, gorącokrwiste. Dzięki temu są to konie szybsze, inteligentniejsze, posiadają najczęściej niesamowite charaktery i przez wieki służyły ludziom raczej do rekreacji. Przez wzgląd na to, że mają taki niesamowity instynkt, temperament, często także służyły w wojsku, ponieważ są niesamowicie długożywotne i wytrzymałe przez wzgląd na często brak jedzenia, przez wzgląd na to, że są końmi lżejszymi po prostu. A jakie jest ich uosobienie? Są spokojnymi końmi? Konie zimnokrwiste mają dużo wolniejszy temperament. Są to konie, które nie są zrywne, które często nawet nie osiągają galopu. Zazwyczaj jest to kłus. Natomiast konie małopolskie tak, jak najbardziej. Są to konie szybsze, bardziej temperamentne, tak jak powiedziałem, inteligentne i jak widać wszystkie czy takie kochają ludzi, jeśli się o nie dba. Oryginalny jest wygląd tych koni. Oryginalne również jest umaszczenie. Ta maść nazywana jest maścią tarantowatą. Są to taranty. Bardzo trudna maść do uzyskania przez wzgląd na swoją niespotykalność. W jaki sposób można się tego dochować? Jest to bardzo trudne pytanie. Od wielu lat staramy się, że tak powiem, dążyć właśnie do tej maści. Wychodzi nam to, miejmy nadzieję, coraz lepiej, bo mamy i ojców o podobnej maści i właśnie matki, które teraz Państwo widzą, bo mały jest właśnie synem tej oto mamy. I miejmy nadzieję, że będziemy w tym kierunku szli dalej sukcesywnie i więcej będzie u nas właśnie tego typu koników, bo do tego dążymy. To jedyna w gminie stadnina koni. Państwo mają też w planach utworzenie szkółki i agroturystyki, z czego teraz mogą skorzystać turyści i z czego będą mogli skorzystać wkrótce. Obecnie turyści mogą skorzystać z tak zwanego, mówiąc kolokwialnie, nacieszenia się, że tak powiem, okiem i popatrzenia sobie na te koniki. Jeśli chodzi o przyszłość, tak, jak najbardziej planuję wspólnie z tatem założenie agroturystyki. No niestety w tej chwili warunki nie sprzyjają. Ja pracuję, tato także pracuje. Jak tylko wrócę z Warszawy, jak najbardziej będę w tym kierunku myślał i zechciał rozwijać tą kwestię, która jest naszą pasją, naszym hobby. Do tego będziemy dążyć. To miejsce czeka na miłośników koni i nie tylko, dlatego zachęcamy Państwa, by przyjechać tutaj właśnie do gminy Konkolewnica, by zobaczyć te przepiękne klacze.
Gmina Konkolewnica to nie tylko koła gospodyń wiejskich, to nie tylko stadni na koni. Teraz porozmawiamy o produktach lokalnych, produktach, które zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych w 2005 roku. I porozmawiamy o sękaczach Zaniewicza, a gościem jest Wojciech Zaniewicz, który odpowiada za rodzinną produkcję sękacza. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę powiedzieć, czy na przestrzeni lat zmienił się przepis, jeśli chodzi o wytwarzanie tych sękaczy? Otóż nie. Sękacze wypiekamy już prawie około 30 lat. Receptura absolutnie bardzo tradycyjna, nie uległa żadnej zmianie. Czy możemy zdradzić rąbka tajemnicy, co tam konkretnie wchodzi w skład? Prawdziwy sękacz, który od wieku był wypiekany, zawsze w swoim składzie miał mąkę, cukier, naturalne jaja i masło najwyższej jakości, co najmniej 83% tłuszczu. Plus my dodajemy jeszcze świeżą cytrynę. I to są wszystkie składniki, które są w naszym sękaczu. Od 2005 roku produkt ten został wpisany na listę produktów tradycyjnych. Co zdecydowało, że faktycznie udało się takie wyróżnienie zdobyć? To znaczy, otwierając w przeszłości produkcję cukierniczą, postawiliśmy od razu na najwyższą jakość i na tradycję. Żeby zdobyć markę, postawiliśmy na produkt sękacz. I z tym sękaczem jeździliśmy po całym świecie, zdobywając liczne nagrody. Gdybym dzisiaj przywiózł te statuetki, dyplomy i puchary, to na pewno tego namiotu by zabrakło. To, co my posiadamy przez 20, prawie 7 lat już. Nie tylko otrzymaliśmy, jesteśmy na liście produktów Ministerstwa Rolnictwa, ale takimi bardzo zacnymi nagrodami są dla nas bardzo zaszczytne te trofea. Złoty medal, który otrzymaliśmy na międzynarodowych targach FUT 2000 w Poznaniu. Otrzymaliśmy również, sękacz otrzymał perłę w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo, potem również perłę pereł jeszcze. Także mamy szereg różnych nagród, ponieważ sękacz, tak jak pani zapytała, nie ulega zmianie jego ani forma wykonywania, ani również skład. Najwyższa jakość, nie szczędzimy na surowcach, na zmniejszeniu czasu pracy. Po prostu ten sękacz musi być, bo on jest potrzebny w regionie. A na jakie właśnie okoliczności na ogół jest wypiekany ten sękacz? Czy on jest ogólnie dostępny, wszędzie go można kupić, czy tylko na zamówienie? Nie, to jest, myślę, że ten kontakt jest to na Facebooku Zaniewicza, można zamówić, wyślemy w cały kraj i nie tylko. Dostępny jest tutaj na terenie gminy Konkolewnica, bo produkujemy go w miejscowości Wygnanka z taką kolonią Anielki, przepiękne ustronie, gdzie pani tu wójt wspominała o tym miejscu, gdzie jest cisza, spokój, świeże powietrze, pachnące pola i łąki. I tam wytwarzamy właśnie te sękacze, tu na terenie gminy Konkolewnica. A w każdą niedzielę jesteśmy tu w Konkolewnicy przed urzędem gminy i oferujemy sękacze do sprzedaży, do zamówienia na okazje różne. Przede wszystkim kiedyś to one były serwowane tylko na stoły królewskie. Dzisiaj trafiły pod strzechy. Nie odbędzie się w naszym regionie i w ogóle do północy Polski żadne wesele bez sękaczy, żadna komunia, żadna uroczystość rodzinna. Panie Wojciechu, bardzo dziękujemy za te informacje, jeśli chodzi o sękacza. Na pewno jest smakowity, bo wygląda perfekcyjnie, ale musimy też wspomnieć o kolejnym produkcie lokalnym, który jest tutaj wytwarzany. Jest to orężada. Drodzy Państwo, smakuje to... To jest taki typowy smak dzieciństwa. Może nie jest podawany w woreczkach, tak jak kiedyś, pamiętam, to było, i ze słomką, ale smak jest identyczny. Pani Aniu, pani Anna Mróz, wójt gminy, prosimy powiedzieć coś więcej na temat tej orężady. No, z tego miejsca to najlepiej by powiedział sam wytwórca, czyli pan Edmund Jędruszczak, no ale ze względów rodzinnych, że już było wcześniej zaplanowane
pewien wyjazd, więc musiał wyjechać, ale przekazał mi, żebym mogła powiedzieć coś o tym produkcie. Proszę Państwa, mamy dwa smaki, czyli żółta, tak jak Państwo widzą, to jest smak cytrynowy i drugi smak czerwony, czyli malinowy. Tak jak tutaj przed nami widać, to otrzymał też laur promocyjny. W 2012 roku został wpisany na listę produktów tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa. Pani Aniu, wiem, że o tym można mówić naprawdę długo, bo to jest temat rzeka, zwłaszcza jeśli chodzi o sposób wytwarzania tego. Natomiast my przy kolejnych wejściach jeszcze do tego wrócimy, a Państwa zapraszamy na godzinę 19.30. Podsumujemy sobie dzisiejszą uroczystość, jaką tutaj obchodzimy, ale przede wszystkim jeszcze wrócimy do orężady. Zapraszamy. Marta Gogłoza, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej i ostatniej odsłonie lata z TVP3 Lublin. Dziś jesteśmy w Konkolewnicy, w miejscowości położonej w powiecie radzyńskim i przybliżamy walory tego miejsca. Pokazujemy historyczną mogiłę przede wszystkim, związaną z rokiem i 1920 i 1944. Naszym ostatnim wejściu mówiliśmy o historii, która dla mieszkańców tego miejsca jest bardzo ważna. I pytanie do pana Mariana Tarczewskiego. Proszę powiedzieć, co by pan jeszcze chciał dodać do tamtej rozmowy? No w imieniu członka rodziny zamordowanego tutaj mojego stryjka i w imieniu wszystkich poległych chciałbym zaprosić całe społeczeństwo do odwiedzania tego danego miejsca mordu, żeby to nasze społeczeństwo coś niecoś wiedziało na te tematy i nie ukrywać tego, żeby to było słynne. Bo pamiętamy byle zabawy, a nie pamiętamy tak poważnych spraw, jak ukryte mordy przez ludzi nie polskich, tylko pod innym mundurem. Po prostu chciałbym zaprosić wszystkich na odwiedzanie miejsca mordu Baran w Konkolewnicy. Zwłaszcza, że uroczystości co roku, pani Aniu, odbywają się 10 czerwca, upamiętniające też wydarzenia z 1920 roku, prawda? Szkoła też bierze w tym udział, młodzież się włącza i to jest też bardzo ważne dla społeczności konkolewnickiej, prawda? Zgadza się. W każdą drugą niedzielę czerwca odbywa się właśnie ta uroczystość. Raz jest większa, raz jest mniejsza, ale zawsze pamiętamy o tej uroczystości. Tak jak w dobie teraz pandemii, nawet zrobiliśmy taką otwartą właśnie mszę ze wszystkimi rygorystycznymi jakimiś tam rzeczami, obostrzeniami, ale choćby msza, ale powinna być. Pani Aniu, tak podsumowując to dzisiejsze nasze spotkanie, proszę powiedzieć, jak to w ogóle jest być kobietą wójtem w takiej miejscowości mniejszej, większej, po prostu, czy to jest łatwe? Po pierwsze to tak, nie jest do końca to jest ogólnie łatwe, ale żeby zostać wójtem kobietą, to trzeba mieć właśnie trochę charyzmy i odwagi. Co pani ma, bo udało się zauważyć już w międzyczasie? Dziękuję. W każdym bądź razie trzeba, cały czas wspieram kobietę, żeby one miały swoje własne zdanie i żeby szły po prostu do przodu. Ale tak z drugiej strony, ja chciałabym, żeby gmina była tą gminą taką innowacyjną i szła w projekty, przede wszystkim w projekty w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Powoli nam się to jakoś udaje. Myślę, że z dobrym skutkiem ludzie to mogą jakiś ocenić, prawda? Ale z perspektywy czasu zawód jest do przejścia dla każdego. Bo to...
Rozmawialiśmy wcześniej o produktach lokalnych, o produktach, które zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych i między innymi jest to orężada lokalna, wytwarzana od którego roku? Od 1957 roku jest wytwarzana właśnie orężada, wcześniej była to lemoniada i tak jak Państwo widzicie, tutaj mamy dwa rodzaje, mamy żółtą, czyli cytrynową, mamy czerwoną, czyli malinową o pojemności 0,33 i jak Państwo tutaj widzicie też, że cały ten nadruk opatrzony jest etykietą z liternictwem stylizowanym na czasy przedwojenne. To nie tylko, prawda, te produkty lokalne, to też rozwijające się dosyć powszechnie koła gospodyń wiejskich. Za chwilę się przeniesiemy do koła gospodyń wiejskich ulica Południowa i posmakujemy tych specjałów, którymi oni się, które ich cechuje. Także dziękujemy bardzo i zaraz wracamy, będziemy smakować przepyszne rzeczy. Pani Janina Wardziak, Elżbieta Kot i Halina Korzeniowska. Witamy Panie bardzo serdecznie, koło gospodyń wiejskich, ulica Południowa. Pani Janino, organizujecie różne imprezy, bywacie na różnych uroczystościach gminnych, a Pani jest przewodniczącą od lat... 83 roku. Czyli sporo. Proszę powiedzieć nam, jakie smaki dzisiaj dominują? Dzisiaj smaki dominują i na słodko, i tłusto. Dobrze, no to co jest to? Bo to wygląda jak tłuste i jest, to są pączki? To nie są pączki, no to, właśnie, są racuchy, za antonówką. Ale troszeczkę inny sposób wyrabiania, bo prawda? Dobrej gospodyni ciasto w rękach rośnie. Okej, okay, nie mam pytań. Dobrze, to teraz skupmy się na innych produktach, bo nietypowe też wydanie, jeśli chodzi o pierogi. Pierogi, które są właśnie z dodatkiem sody, są smażone tak jak pączki, z tym, że jest nadzienie gyros. Na pewno każdy wie, jak się tam robi sałatki gyros, to z takim nadzieniem gyros. I to do tego jest sos cacyki z dodatkiem ogórka. Dobrze. Kolejna rzecz, może pani Kot powie nam, co tutaj mamy, bo to też wygląda dosyć charakterystycznie. Elżbieta Kot, członkini koła gospodyń z ulicy Południowej. Pyzy są potrawą bardzo dawną i obecnie my staramy się podtrzymywać tę tradycję, aby po prostu młodemu pokoleniu przytaczać te smaki, które są naprawdę niepowtarzalne. A jest jeszcze potrawa taka typowa dla Konkolewnicy, są to pierogi. Z czym te pierogi są, jak są robione, proszę nam powiedzieć, bo tutaj chyba widzimy w trakcie pracy, natomiast tutaj są już przygotowane i gotowe do spożycia. Proszę coś powiedzieć więcej o tych pierogach, bo to nie są pierogi z serem. Nie, to są pierogi z borówką. W tej chwili, bo dlatego, że już jest troszkę taka za późna pora na jagodę. Czyli zastępczo jest dodana borówka. Tak. I takie pierogi z czym Panie na ogół podajecie? Takie pierogi ze śmietaną. Ze śmietaną, tak, czyli tak jak tradycyjne pierogi, z owocami, tutaj też dodatkiem jest śmietana. Proszę powiedzieć o, jeszcze, ile Was, drogie Panie, jest w tym kole gospodyń? W kole gospodyń jest nas 40. 40. Ile ma najmłodsza, ile najstarsza? No, trudno mi tak powiedzieć, ale tak 30 kilka lat ma najmłodsza. Ja tu zaraz do Pani wrócę w celu posmakowania i sprawdzenia tych specjałów, które Panie przygotowały. Natomiast zapraszamy. Teraz udam się do
rzeźbiarza, a jest nim pan Krzysztof Wójcik, który od lat 20 zajmuje się rzeźbą w drewnie. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Z tego co widzimy, to są to obrazy, są to rzeźby płaskie, ale też mamy piękne figurki. Proszę powiedzieć, panie Krzysztofie, jak długo w ogóle trwa wyrobienie takiej figurki? No, zależy, tak na przykład ta pierwsza z tamtej strony, no tak trochę krócej, ta akurat to gdzieś około 2 tygodni. Około 2 tygodni, ale jest to misterna praca. W jakim drewnie pan pracuje? W lipie mam figurki też z takich twardszych drzew, na przykład dąb. Z tego co pan mówił... Tutaj kilka, po prostu takich najmniejszych i tych, które akurat w domu mam, bo bardzo dużo już rozeszło się po prostu, nie mam. Z tego co pan mówił, to wykonał pan już przez te 20 lat około 100 różnych rzeźb. Część znajduje się też w kościele. Tak. I co to są za figurki? Na przykład w tym Święty Florian, to jest w Turowie w kościele, w Brzozowicy w kościele też jest. Rzeźby piękne, ta jest w trakcie prac. Tak. Ile jeszcze czasu potrzeba, żeby ją skończyć? No, około tygodnia. Drodzy Państwo, za tydzień umawiamy się z panem Krzysztofem. Być może nawet w poranku naszym lubelskim. A tymczasem to jest ostatnie wejście. Dziękujemy bardzo, że byliście Państwo z nami, że chcieliście poznać uroki gminy Konkolewnica. A teraz... niespodzianka. Pani Hanna Korulczyk w utworze Przybyli ułani pod okienko. Posłuchajmy.